Siemanko, witam kolejny raz na wodzie. Muszę przyznać, że dzisiaj nie jest łatwo z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo mocno wieje i mogę łowić tylko w nielicznych miejscach, w których jest w miarę spokojnie. A po drugie, nawet gdyby nie wiało, to wszystkie najlepsze miejsca są obstawione rybackimi sieciami. Także i tak bym tam nie łowił. Jestem na wodzie już jakieś 2 godziny. Za chwilę zobaczycie, co do tej pory udało się złowić i mam nadzieję, że uda się złowić jeszcze więcej. No i chcę powiedzieć kilka słów o kiju, na który łowię, ale to już będzie w dalszej części filmu. Zapraszam do oglądania. Zwiało mi kurtkę od kombinezonu do wody. Pogoda nie rozpieszcza, jak widać. Jakoś udało mi się wypłynąć. Zapłynąłem w trochę cichsze miejsce, żeby dolać paliwa. Zwiało mi kurtkę od kombinezonu. Muszę znaleźć jakieś ciche miejsce, żeby trochę ją podsuszyć, bo za gorąco to dzisiaj nie jest. Spróbuję przebić się na drugą stronę jeziora. Tam widzę jakąś łódkę, czyli wygląda na to, że tam troszkę mniej wieje i jest trochę mniejsza fala, ale ciekawe, jak to się okaże na miejscu. No dobra, lecimy. No chyba przynętę trzeba zwiększyć. No. Obciął? Ja pierdzielę. Ja poczekam do pierwszej obcinki i zakładam stalkę wtedy. Czyli dzieje się na tej wodzie to, co dzieje się co roku, mniej więcej o tej samej porze roku, jak już ta woda jest bardzo zimna. Czyli te szczupaki stoją na samych spadach, na płytkich spadach i atakują bardzo małe przynęty. Nie wiem czemu, nie wiem czy na każdej wodzie jest tak samo. Dlatego ja od razu założyłem przypon z cienkiego wolframu, bo spodziewam się właśnie szczupakowych przyłowów, a nawet powiem, że specjalnie popłynę w miejsca, w których te szczupaki prawdopodobnie stoją, bo co roku je tam łowię. Dlatego, że łowienie szczupaków na okuniówkę do 7 gramów to naprawdę świetna frajda. I akurat te miejsca są w miarę ciche, że jeszcze można je będzie jakoś obłowić. No zobaczymy. Oczywiście będę szukał tam też okoni, ale wcale się nie obrażę na taki szczupakowy przyłowik na ten kijek. Zapisy piękne, jak wszędzie na tej wodzie. Fajna ławiczka na spadzie. Dookoła niej jakieś pojedyncze, większe ryby. Bardzo możliwe, że to okonie. No i to jest to, o czym mówiłem. O nie, to okoń, o proszę. Słuchajcie, byłem pewien, że to szczupak uderzy.
domu. Myślałem, że to branie szczupaka, ale takie łupnięcie. Pięknie. Uciekaj tam. To chyba szczupak będzie. Aha. O tym właśnie mówiłem. Ja wiedziałem, że te szczupaki to są. I to wymiarowe. Tak, kijek do 7 gramów. Nie ma problemu. Co roku łowię w ten sam sposób. Jak widać, wolframowy przypon nie przeszkadzał koniom, a w razie takiego szczupaczka to nie ma żadnego problemu. Super. Oj, zaraz będzie po gumie. Szczupak około 50 cm, bez żadnego problemu. Ten już by mi obciął, gdyby nie przypuł. Najgorszy, że nie mam chyba więcej gum w tym kolorze. A wiedziałem, że właśnie takie agresywne kolory się spodobają tym szczupakom na pewno. Ta guma już ledwo żyje, ale jeszcze może jakąś rybę da. Jak na razie nic ciekawego się nie dzieje, dlatego spróbuję przedrzeć się na kolejną bardzo podobną miejscówkę. Jeszcze troszkę czasu mi zostało, więc myślę, że tamto miejsce jeszcze zdążę obłowić, o ile tam da się obłowić, ale wydaje mi się, że powinno być tam mniej więcej tak jak tutaj, czyli w miarę spokojnie, ale to zaraz się okaże. To może teraz powiem kilka słów o wędce, na którą łowię. Jest to kijek okoniowy Ryobi Aplaus o ciężarze wyrzutowym od 0,5 grama do 7 gramów i długości 245 cm. Jest to wklejka. No oczywiście kijek dedykowany okoniom, także wiadomo, że okonie się świetnie na niego łowi. Na początku powiem, że nie jest to żadna reklama. Ten kijek kupiłem za własne pieniądze i nikt mi nie płaci za nagranie tego filmu. Po prostu używam tej wędki trzeci sezon i postanowiłem podzielić się z Wami moją opinią na ten temat. Plus jest taki, że ma bardzo delikatną szczytówkę, na której widać każde muśnięcie, nawet drobnego okonika. Jest super zabawa z małymi rybami. A mimo to można go przeciążać. Ja chyba trzykrotnie go już przeciążałem bez żadnego problemu. Naprawdę nic się tej wędce nie dzieje. Co do szczupaków, tak jak widzieliście dzisiaj, ryby około 50 cm to żaden problem dla tej wędki. Jak cofniecie się do moich filmów z zeszłego roku, mniej więcej też z jesieni, to zobaczycie dużo większe szczupaki, które wyciągałem na tą wędkę. A myślę, że śmiało można łowić jeszcze większe ryby bez żadnego problemu. Także nie ma co się bać jakichś szczupakowych przyłowów. Oczywiście podstawą jest dobrze ustawiony hamulec kołowrotka, ale o tym chyba nie muszę wspominać. Jeżeli chodzi o sandacze, co prawda niestety nie próbowałem ich łowić tą wędką, czego bardzo żałuję. I podejrzewam, że w następnym sezonie na pewno spróbuję łowić na ten kijek. Ale wydaje mi się, że może to być naprawdę rewelacyjna wędka na sandacza z dwóch powodów. Po pierwsze ma bardzo miękką szczytówkę, na której będzie widać każde branie, a wiadomo jak sandacze czasami biorą. Te brania są praktycznie niewidoczne czasami, nie da się ich poczuć, a na takiej szczytówce na pewno je zauważymy. A zaraz za miękką szczytówką zaczyna się już bardzo sztywna część wędki, która bez problemu będzie poprawnie wcinała sandacze. Prawdopodobnie te kijki są dostępne też w różnych wyższych gramaturach, ale szczerze mówiąc to nie sprawdzałem, bo nie było to mi do niczego potrzebne. Podsumowując, da się łowić na nią bardzo małe okonie, bardzo skutecznie i naprawdę jest to świetna zabawa. Jak się trafi przyłów jakichś szczupaczek 70 cm, to nie jest to żaden problem, a dodatkowo na 100% da się nią skutecznie łowić sandacze, o czym przekonam się prawdopodobnie w przyszłym sezonie.
no nie na darmo ten kij nazywa się Aplauz, dlatego że naprawdę zasługuje na aplauz za swoją wszechstronność. Kupiłem go, szczerze mówiąc, całkiem przypadkowo, nie miałem pojęcia o tej wędce. Po prostu spodobała mi się na zdjęciu gdzieś tam na Allegro czy na jakimś sklepie internetowym i zamówiłem ją całkowicie w ciemno. No i to był strzał w dziesiątkę tak naprawdę. I jeszcze kolejny plus tej wędki to jest to, że ona kosztuje chyba niecałe 200, jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam. Także naprawdę polecam sprawdzić sobie. Wędka naprawdę uniwersalna. Ale dość gadania o wędce. Czas wziąć się za łowienie ryb, bo została mi godzina. Także biorę się do roboty. Popłynąłem na fajną miejscówkę, ale tutaj trochę wieje. Trochę bardziej niż się spodziewałem. Ale da się łowić. Jest to konik. Słuchajcie, widać tutaj cały czas drobnice w tym miejscu. Wszędzie się spławia ukleja, czyli chyba dobrze trafiłem. Bardzo mały okoń, ale okoń. Mały, ale głodny. Podejrzewam, że są tu też większe okonie. Pewno tej drobnicy tu wszędzie. Chyba szczupaczek, chociaż trochę tak po okoniowemu idzie. Bo jak to jest okoń, to jest ładny. Piękny. Ale piękne kolory, zobaczcie. Pasują do koloru gumy. Piękny konik. Kolejna fajna rybka. Fajnie. Różowy kolorek się im spodobał. Czekaj, w tamtą stronę, żebyś nie spłoszył kolegów. Widzę, że tam coś zaczęło tak dosyć agresywnie ganiać tą drobnicę. Może są tam większe okonie. Ależ mocne branie przed chwilą miałem. Ciekawe, co to za ryba. Prawdopodobnie okoń, ale normalnie sandaczowe branie. Standardowo po wyłączeniu kamery. Całkiem fajny okoń. Cały czas różowa guma robi robotę. Puszczaj. Oddawaj. Taki okonik. Widzieliście to? Szczupak wyskoczył za drobnicą. Czyli szczupaczki to jednak są. Zaraz go spróbuję upolować. Niedużych. Pewnie pod wymiaru mógł nawet nie mieć. Tym razem seledynek. No puszczaj. Słuchajcie, co tu się dzieje. Szkoda, że miałem kamerę wyłączoną. Szczupaki dosłownie salta robią za tą drobnicą. Kurczę, akurat naprzeciwko mnie wyskoczył szczupak. Też taki około 50 cm. Ale pięknie to wyglądało. No chyba z pół metra nad powierzchnię wody wyskoczył za tymi rybkami. Jestem w dobrym miejscu o dobrej porze. Niestety ja już muszę kończyć łowienie na dzisiaj.
Może rekordów nie było, ale naprawdę świetna zabawa takim lekkim spinningiem. Mam nadzieję, że jutro uda mi się wyskoczyć na wodę. Mam nadzieję, że ryby będą brały i bardzo możliwe, że widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Dzięki za oglądanie, do następnego.